Odpowiedzieliśmy już na pewne ciekawe pytania związane z różnymi planami ćwiczeń w Super Yoga Studio. Wykorzystaliśmy do tego ułożone wcześniej równania, ale ja jestem wzrokowcem i wolę się upewnić, że przyjrzałem się problemowi w całości, zanim wydam choćby złotówkę z moich ciężko zarobionych pieniędzy. Chcę teraz zobaczyć reprezentację wizualną zależności pomiędzy liczbą treningów. W których wziąłem udział i tym, ile muszę za nie zapłacić. I chcę to zrobić dla planu na próbę i dla planu podstawowego. Żeby to zrobić, na osi poziomej będę zaznaczał liczbę treningów, w których wziąłem udział. T to liczba treningów, które odbyłem w ciągu miesiąca. Na osi pionowej zaznaczę całkowity koszt wszystkich wizyt w studio w zależności od tego, ile ich było w ciągu miesiąca. K to całkowity koszt miesięczny moich ćwiczeń. Pomyślmy w takim razie o tych punktach tutaj i o tym jaką zależność narysujemy na podstawie tego równania. Ten pierwszy punkt mówi nam o tym, że jeżeli nie pójdę ćwiczyć w ciągu miesiąca ani razu, to zapłacę za to 0 zł. Gdzie powinienem na wykresie zaznaczyć ten punkt? 0 treningów jest tutaj i kosztuje mnie to 0 zł. Czyli to będzie ten punkt. Co będzie, jeżeli według tego planu Pójdę ćwiczyć jeden raz w miesiącu. Będzie to kosztowało 12 zł. Gdzie to na wykresie zaznaczymy? Jedna sesja treningowa jest tutaj, 12 zł. jest gdzieś tutaj, to będzie nasz drugi punkt. Jeżeli w miesiącu będę ćwiczył dwa razy i zapłacę za to 24 zł, to na wykresie będzie to punkt w tym miejscu. Teraz trzy treningi miesięcznie. Mogę oczywiście ciągnąć to rysowanie dalej. Cztery treningi, 5, 6 treningów i tak dalej. Ale zakończymy na trzech. Myślę, że pokaże nam to, na czym ten pomysł polega. Trzy treningi kosztują 36 zł. 3, 36, punkt tutaj. I wygląda na to, że wszystkie te punkty leżą na linii prostej. Możemy ją narysować. Taka prosta opisuje wszystkie możliwe kombinacje kosztów. Przy danej liczbie treningów, dowolny punkt możemy sobie wybrać na tej prostej, zwłaszcza jeżeli założymy, że można korzystać z treningów częściowych, które trwają krócej niż pełna sesja. Rzadko tak się zdarza na salach treningowych typu Yoga Studio, ale to jest Super Yoga Studio, i tu konwencja jest taka, że pozwalają nam ćwiczyć przez 4,5 sesji w miesiącu albo przez półtorej sesji albo tylko przez pół sesji. Jeżeli chcemy trenować przez pół sesji w miesiącu, to będzie to nas kosztowało 6 zł. Możemy na ten wykres spojrzeć inaczej. Za 0 treningów w miesiącu zapłacimy 0 zł, a potem do każdej dodanej sesji treningowej czyli na wykresie za każdym zrobionym w prawo krokiem dodamy do naszych kosztów kolejne 12 zł. Czyli będziemy musieli pójść w górę równolegle do osi kosztów o 12 zł. W prawo idziemy o 1, w górę idziemy o 12. Znowu idziemy w prawo o 1 więcej i znowu idziemy w górę o kolejne 12. Każdy kolejny dodany jeden trening kosztuje kolejne dodane 12 zł. Idziemy w ten sposób od 0 do 12, do 24. Jeżeli dodamy kolejny trening, dodamy kolejne 12 zł, będziemy w 36. Jeżeli odejmiemy jeden trening, to na osi kosztów zjedziemy w dół o 12 zł. Mówi nam to o tym, jak bardzo pochylona jest ta prosta. Za każdym razem, kiedy poruszamy się po prostej o 1 w prawo, musimy też przesunąć się o 12 w górę. Zastanówmy się teraz nad tym samym wykresem, ale odnośnie planu podstawowego. Jaką krzywą narysujemy na podstawie tych danych? Zaczniemy od pierwszego punktu w planie podstawowym. Jeżeli nie pójdę na żaden trening, to będzie mnie to kosztowało 20 zł. Gdzie to na wykresie zaznaczymy? 0 treningów i 20 zł. Tutaj jest ten punkt. A jeżeli pójdę na trening jeden raz w miesiącu, jedna sesja będzie mnie kosztować 28 zł. Jedna sesja, 28 zł. Inaczej mówiąc, zapłacę 20 zł na początku miesiąca bez względu na to, ile będę trenował. A potem za każdy kolejny trening całkowity koszt zwiększa się o kolejne 8 zł. Dodajemy jeden trening, zwiększamy koszt o 8. Skala na osi pionowej i na osi poziomej nie jest taka sama. Gdybym przyjął identyczne skale na obydwu osiach, to te proste byłyby o wiele bardziej strome i musiałbym ten wykres narysować o wiele wyżej i chyba by się nie zmieścił na ekranie. Poza tym to 1 i tak nie daje się porównać z tym 8, bo to jest liczba treningów, a to jest liczba złotówek. Ale myślę, że widać o co tutaj chodzi. Dodajemy jeden trening, zwiększamy koszt o 8. Dodajemy kolejny trening, mamy dwie sesje treningowe w miesiącu i kosztuje nas to 36 zł. Gdzie narysować dwa treningi? Tu są dwa treningi, 36 zł. Tutaj. Inaczej na to patrząc, byliśmy w 28 zł. Dodaliśmy jeden trening. I dodajemy 8 zł do naszych kosztów całkowitych. 28 dodać 8 i lądujemy w 36 zł. Dodajmy następny punkt. Gdzie narysujemy 3 treningi? 3 treningi tutaj. 44 zł tutaj. I znowu tak samo. Dodajemy kolejny trening. I dodajemy kolejne 8 zł. I ciekawe jest to, że te punkty też układają się w jakąś prostą. Ale jeszcze ciekawsze jest to, że gdzieś tutaj one się przetną. Jak się dobrze przyjrzeć, to mają różne nachylenie, a jeśli mają różne nachylenie, to muszą się gdzieś przeciąć. Zastanówmy się, co może być ciekawego w tym, że te dwie proste gdzieś się przetną. Co może nam to powiedzieć o treningach i o ich kosztach? Zostawmy po raz kolejny Super Yoga Studio, przemyślcie sprawę, a wspólnie zastanowimy się nad tym w następnym filmie.